Myślę, że jest to często spotykane, a przyszłam tu, bo uważam, że każdy zasługuje na pomoc, a dzięki takiej akcji mogą wiedzieć, gdzie się zwrócić, jeśli by tego potrzebowali. Jak uważasz, z czym młodzi ludzie najczęściej się borykają? Myślę, że z oceną innych, bo jednak zwracają uwagę na to, jak ktoś wygląda, czy tam oceniając wyglądu, jednak to może wpływać na samopoczucie, czy jednak na to, co druga osoba myśli o innej. Na pewno dużo osób się spotyka z anoreksją poprzez ludzie mówią, że osoba jest gruba, brzydka i po prostu przez to no dużo osób popada w różne depresje i anoreksje i tak dalej. Ja w swojej pracy, ponieważ jestem już nauczycielem z 20-letnim stażem, spotykam się z różnego rodzaju właśnie najczęściej depresjami, ale również próbami samobójczymi. I no, uważam właśnie, że ten dzień dzisiaj może pokazać, przełamać młodym ludziom tą barierę, że tego nie trzeba się wstydzić, że w każdej chwili mogą znaleźć pomoc zarówno u nas jako u nauczycieli, wychowawców, ale również my wskażemy, jeżeli taki uczeń do nas się skieruje, to my wskażemy mu odpowiednią instytucję, odpowiednie miejsce, gdzie będzie mógł się udać. Na pewno jako Polski Czerwony Krzyż mamy taką sytuację, że spotykamy wiele ludzi w różnych kryzysach. Te kryzysy generują znowu kryzys psychologiczny. Możemy się spotkać z bardzo dużym kryzysem wśród osób, które do nas trafiły w związku z wojną na Ukrainie i mówimy tutaj głównie o dzieciach i młodzieży, która przeżyła to w sposób bardzo traumatyczny. Jest to dla nich bardzo ciężki problem, trudno się odnaleźć w nowych okolicznościach i na pewno te osoby to jest taka pierwsza grupa, z którą najwięcej musimy sobie teraz poradzić. Ale także widzimy jako Polski Czerwony Krzyż, pracując z dziećmi i młodzieżą w szkołach, w przedszkolach, pracujemy i widzimy, że dzieci coraz częściej przenoszą już nasze problemy osób dorosłych na siebie. Coraz częściej wśród młodszych osób są problemy które dotykały wcześniej nas dorosłych. Dlatego staramy się już od najmłodszych lat w szkołach uczyć młodzież, że to nie jest wstyd prosić o pomoc. I właśnie taki projekt Polski Czerwony Krzyż cały czas realizuje. Od jakiegoś czasu obserwujemy znaczny wzrost problemów dotyczących zdrowia psychicznego. Szczególnie martwią nas te problemy dotyczące dzieci i młodzieży. Dlatego też Centrum Aktywizacji Społecznej jakby zdecydowało mocno się temu tematowi przyglądać i też działać w zakresie ewentualnej pomocy. W zeszłym roku postanowiliśmy współtworzyć kampanię dotyczącą zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. W tym roku taką okazją jest właśnie Światowy Dzień Walki z Depresją. No, nie mogliśmy go pominąć, w związku z tym wymyśliliśmy happening. To, co tutaj dzisiaj Państwo widzicie, w czym możecie uczestniczyć, to zwiastun wiosny, zwiastun czegoś dobrego. Chcemy przełamywać te stereotypy, że nie ma się do kogo zgłosić, nie można nikomu powiedzieć o swoich problemach, bo można szczęśliwie, są takie miejsca na terenie Opola i o tym chcemy tutaj dzisiaj informować. Czy szkoła rzeczywiście spełnia taką rolę, czy macie kontakt, czy potraficie zaufać po prostu dorosłym, nauczycielom, rodzicom, żeby wam ewentualnie w tych trudnych chwilach pomagali? Myślę, że ciężko, ale są osoby warte zaufania. Myślę, że w każdej szkole znajdzie się psycholog, pedagog, który jest w stanie pomóc. Myślę, że nie zawsze jest to zaufanie, takie zaufanie, ale czasami zdarza się nauczyciel, który fajnie z nim pogadać. Na ile uważa Pani nauczyciel dziś jest przeszkolony pod tym kątem, by wychwycić ten moment ważny dla dziecka, żeby wiedzieć, że coś się z dzieckiem dzisiaj dzieje? Ja myślę, że to nie zawsze zależy od przeszkolenia, ale też od doświadczenia i od takiej empatii, jakim kto jest też człowiekiem. Tutaj warto zaznaczyć, ponieważ są nauczyciele, nauczyciel jest też tylko człowiekiem, no i też czasem musi mieć te pokłady takiej większej empatii, żeby taką sytuację właśnie, taki problem wychwycić. Na czym polega zatem happening? Bardzo pięknie przystroiliśmy ulicę Krakowską, przywołaliśmy wcześniej wiosnę, pojawiły się na drzewach piękne zielone liście. Te liście niosą cenne informacje dotyczące właśnie numerów kontaktowych, czy też miejsc, do których można się zwrócić w kryzysie zdrowia psychicznego, ale niosą też dobre myśli, pozytywne sentencje, które pozwolą nam się po prostu uśmiechnąć. Oprócz tego współtworzymy tutaj wspólne dzieło, czyli drzewo dobrych myśli, dobrych nadziei. Mamy nadzieję, że to drzewo później będzie krążyć po Opolu, nie chcemy go gdzieś schować, broń Boże. Tak, aby każdy, kto gdzieś na to drzewo spojrzy, choćby na przykład w Centrum Usług Publicznych, jak wejdzie załatwić jakieś sprawy urzędowe, po prostu się uśmiechnie i będzie miał dobry dzień.